Witam widzów kochanych. Limit narzekania na ten tydzień wykorzystany w tym ostatnim odcinku z TFT i z Kenenem. Już obiecuję, że dzisiaj nie będzie. Już dzisiaj będzie tak zero narzekania, że powiecie: wow, Loczkuś, nie znałem cię z tej strony. Naprawdę taki jesteś piękny człowiek i nie narzekasz? Tylko grasz piękną League of Legends i sam dostała buffy, to się muszę cieszyć. Co to jest? Co ten minie ma w głowie w takim razie? Jak to ma... Bicie, bicie. Jeszcze tego warda nie zniszczy. Ja pierdziel. Ten mili jakby na Tyliusem grał, chłop się chyba ten zapomniał. I flashed? I hat? To nie widzę szansy, że on musiał słyszeć. Przecież on równie dobrze mógł mieć. Nie no, Kubi wrzucił ten bard, ale mógł wziąć portal i by uciekł po prostu sobie. Oczywiście jest brat. Musi być brat. No, Frit dostał nerfa, to jest plus. Nareszcie, ja tyle czekałem, aż oni znerfią ten movement speed na tym flicie, bo to było popierdzielone. Trochę heal'a też znerfili. Ciekawe, czy ma absorb life flita. Ciekawe, że nie mogę tego zobaczyć, musiałem na stronę wejść. Pewnie dalej to gra, dalej to jest OP. Lissandra fajny buffy dostała. Slow na RC i Q, 20 obrażeń do góry. Ona wcześniej dostała buffy, których nie nagrywałem, więc to jest już kolejny, są buffy Lissandry. Tego brata bardziej wolę, bo to przynajmniej jest jakaś nadzieja, że mu obrażenia zadaje. Znaczy nadzieja, jest iluzja, że damage dostaje. A jest do nas shieldzik, flit. I second wind jeszcze? Tego nie mogę zobaczyć, czy ma second wind, nie? No on tak gra, że nie zbije go HP. Nie ma szans, żebym mu HP jakoś zbił przecież. Chciałem kometę grać. Piorun, że on powinien prokować ten piorun. Wyjdzie z siebie i mi na mordę poleci. On nie ma Ignite'a, a myślę, że będzie grać, bo to jest taki matchup, który alinuje ci się często. No nie wiem, no... A się będę starał zadawać mu obrażenia, ale sami widzicie, jak to wygląda. Słyszę, że on nie umiera na... Nie, nie umiera, dobra. Chyba kastery też nie, ten nie... A, i ten Melas musi podejść i te machnąć. Wygrywam w CS-kach. Ale plus jest taki, że on nie może merców złożyć. Bart roamuje tutaj, fajnie. Co to jest? Ja pierdziele, no. Na drugim poziomie już. Kurde, go trafił. A tu jeszcze Lilia jest, no ta. Ja nie mam TPK i w dupę to tak bym sobie tepnął i byłoby fajnie, ale tak to nie mam jak. To jest chyba... O, nic nie mówię. Zabili chyba Kalisę na bocie, więc okej. No właśnie dlatego się nie chciałem bić, bo to jest czterech chłopa na tym... Jak ja nie zdążyłem W odpalić, jeśli ktoś powie, idealnie to wytajmowałem. Kurde, on tu umierał, jakbym to W odpalił. Co to jest? No to muszę cofnąć po prostu i tyle. No kolegę bardziej mierzę. O, to chyba Malignant zgiera. Tam była szansa, jakbym zdarzował jego Q, jak wleciałem z tego E, to była szansa go zabić, bo Ignite mam po prostu, no ale jak bardziej mi przy to nie ma szans najmniejszej niestety. Ale w sumie nie powinienem chyba. I don't know, Bard lost it already? No mam silnego Twitcha dzięki temu.
Dobra, to ja muszę grać po prostu safe, no. Jonasz ma full builda już i kolegów. Najebisty champion.pl. Fajnie, że on outrange'uje mnie z tyłu oku. No nie mogę za nim leczyć. Mam całego wave'a pod zwierzem. Pusty poziom jest, 10 milionów w dupę. Ale nie ma tragedii, nie jest jakoś gigaspeedowany. Czemu smoka zaczyna jak jestem permafrzowany na midzie? On nie ma TP-ka poza tym, czy flasha nie ma. No nie wiem, pinguje mi górę i co tutaj? Idzie ten Heimer? No nie wierzę, że idzie Heimer, nie, Bart idzie. No nie, nie mam flasha, więc nie gram ofensywnie. Cóż, olał tą Kaizen się pokłócili? To jest dziwne, że aż miniony mu puszuje na midzie. No tu mogę zejść, my to wygrywamy zawsze. Tylko że no, nie jak bije chłop tego. Gdzie jest Milio, powiedzcie mi? Jakbyśmy przez tego Milio go nie zabili, to bym skis trochę. No i ograny został. Tak od razu mi się lepiej na serduszku robi. Też mam gówno, nie wiem czy możemy się tam bić o to jak Atrax, nie, że tam strzek znowu, panie Nunu. No tak, bez Erki jestem po rozpierdziele ich wszystkich. Help move, wiesz jak ten zanim ten Atrox tam dojdzie to się już skończy. No wow, ale... O, ja jestem pingowany ten... Tyle nawiszę po prostu, no. Mógłbym sobie cofnąć do bazy już i słucham ich i się bawię z nim. Aj pepega, ju pepega miał napisać. O, oni go w lesie zabili, jak już zrobili te voidlingi i pisze move. Nie mam erki, jestem bezużyteczny bez erki. W ogóle nie było w tempo, no o co mu chodzi, nic nie mogłem zrobić. Tego Barda może byśmy zabili, ale to, że on przechodzi przez las i umiera, to nie jest moja wina, no naprawdę. Ja nie wymagam u tych ludzi, żeby byli bogami jacyś gry. O, chwyciło to by the way. Jest tak zarąbiste, że to chwyciło jeszcze. No jak przyjdziesz, to możemy go machnąć, ja baituję, baituję. Nie mam many. A to jest smutne, że nie mam many, ale na pewno mój jungler coś zrobi. Za szybko to wyleciałem, ale nie było lepszego momentu teraz, szczerze mówiąc. Bo wiedziałem, że wleci we mnie, jak zrobię krok do przodu. Może powinien stankować tą Merkę? Na razie sam siebie ogrywa ten Yone. Tak mało brakuje itemu całego unlucky. Nie ma flesza, no to się mogło źle skończyć. Ja się bałem, że on ma shielda zaraz znowu, te W swoje. Jak trochę odszedłem, też to nie było może najmądrzejsze, no ale... Wiecie, no liczyłem na to, że mój jungler dołoży tam 10 obrażeń przynajmniej, bo tyle mu zostało. Właśnie dlatego Ignite'a grałem, bo grałem ten mecz wiele razy i zawsze się kończyło tak samo, że mi brakowało 50 obrażeń, żeby go dobić. Wale te, maksowanie tego E to jest taki troll. Nienawidzę tego maksowania. Nie wiem, czy on ma second wind, chyba nie ma. Ale mu w ogóle piorun nie prokuje, to mnie martwi trochę. Ale ja raz źle stanę, jest po mnie, jest dyntka. Co tu się dzieje po prostu? Nie wiem, czy on się próbuje bić z tym Heimerdingerem. Co ten Bardzimierz robi? No zostawcie mnie już.
Brawo. Faker. O, zgraciona typowy. Kurwa, nie pęknie to jeszcze. A też zgridowanie, nie powinienem W rzucać. A coś tak mnie uwzięli, ja jestem całą grę jestem pod turetem i maszczą, tak nie maszczą jeszcze. Ale to już wiecie, ja zbadałem tą grę, widzę, że będę maszczony. I nie szaleję do przodu, jakoś nie lecę, tylko bym chciał romować po tym mapie, ale nie da się za bardzo. No ale dobijać mogę lepiej, nie wiem, te Illy powiem lepiej zagrać, ale ten po tym bardziej, po tym... Wiecie, jak gra się z Ignite'em, to chcecie Illy grać ofensywnie, agresywnie, ale po tym jak ten bard przyszedł, to się skończyło trochę ofensywnie granie. Ja na to chcesz jeszcze na to nie wpadł. No ja mi wystarczyło jeden gank dostać od barda, już wiedziałem jak tak będzie wyglądać. Na to jeszcze nie zauważył jak to wygląda chyba. Tak spokojnie, jeszcze 5 śmierci i zobaczy, że chłopy wszędzie chodzą. A już mam mały cooldown na R-kę. Gdyby go przeciął w powietrzu byłoby śmiesznie. No dobra, brak R-ki na Jonie go to też boli cholernie. Nie, to nie jest mały cooldown. Jeszcze execute, nie ma heala ta Kaisa. Nie wiem, dziwnie, ja musiał dojść, że się stało na bocie, że ten bar tak szybko zlazł z tego i tak... Normalnie to myślałem, że po prostu, że był recall i se cofnęli, ale tutaj widzę, że jest jakiś rozłam w rodzinie. Tak to podoba, że muszę grać defensywę, jak mu się świecą te rączki. On jest lepszy magią ode mnie wtedy. Mają 6 tych ulungów, no ale splajtów z mida nie ma. No znowu idzie do topa, no to jest tak przecież logiczne, panie Atroxie, że oni do topa znowu lecą. Chyba teraz już tak nie powinienem być, bo wygrywam z nim. Jak się bawisz, kolego? Ale mi ogro. Nie wiem, wiedziałem, że R-ki nie ma i nie ma flesza, to nie musiałem ignitować, nie? Nie było szansy, że to przeżyje. No nic nie może zrobić w sumie. On steraka nie złoży, Wicenda może tylko złożyć, no. Wicenda i te na City, nie? Czy nie? Już nie pamiętam, była ta zmiana. Plecika z mida. Prawie, panie Bardzie. Problem jest taki, czy ja chcę cofnąć, bo jak cofnę, to mu oddaję play, więc chyba zostaje. Mogę linię zwardować. Ja nie mam R-ki, to nie chcę się na razie bić. Ja wolę stracić 2 miniony niż pół HP, za to, że do przodu raz stanę. To jest tak zabawne, że to jeszcze podbija mnie. No jakby nie wychodził z siebie, to go tu zabija mnie, no ale wiem, że on wyjdzie z siebie i zawsze nawet może to dobrze triggerować, że tak powiem. On jeszcze cofnie i wiecie, i wróci. Więc ja drugie chcę złożyć w zonie od razu. Mają trochę magicznych obrażeń. Miałem nie cofać, bo dam plate i cofnąłem, no to jest całe ja. Gadam coś i robię coś innego potem. No mówiłem, że Atrox jeszcze tak 5 śmierci się nauczy, że w tej grze nie może do przodu wychodzić. Because it's hard to be better than this bard. Ja ciekawe co tam się stało, jestem cholernie ciekawy, ja lubię takie lore poznawać. Ja go, na 11 go wybambiam, ale teraz jeszcze nie chyba. A idzie bard. Się zawahałem na tym bardziej. Na R-kę Jona patrzyłem z fleszem, ale tak nie powiedziała ta R-ka Jonom, że nie miał? Nie no, już musiał już mieć. Nie wierzę, że nie miał jeszcze R-ki ten Jonasz. Dobra, cofnę. To na pałę w sumie nie ma. Kurczaki podwędzić Nunersowi? Będzie AP w ogóle? Nie, dobra, normalny bit idzie. Lepiej było wave'a drugiego szczęścia, albo turę zrobić, jak tak teraz patrzę, ale no w tej grze się boję puszczać trochę. Nunu nie powinien tego robić, ale widzę, że robi do końca. Ja niby mogę zejść, ale ja nie mam R-ki, nie mam HP, no nie pomogę mu na tym, no. Tak nie działa, no. Jakbym był Jonaszem, to bym pomógł, bym rozpierdził z bezliczków tego. Krada, tak to przecież jestem useless.
Myślę tak, że Sandra nawet po tych zmianach nie ma aż tyle obrażeń, wiecie, nie jest to jakaś LeBlanka, że ona podejdzie dup i zabije kogoś, ale no to spuny są mocarne. To te CS-y naprawdę. Fy, jak to nie siadło? O, nie miałem zasięgu, żeby zerkować. Flesza zabrakło. Znaczy mogłem tego Jonasza w sumie, no ale... ...by se wrócił. No taka sama CS-y widzę, tam aż tak super w plecy nie jest. Patrząc, że... ...tam ona dwóch gra, praktycznie ten milion nie schodził, ten milion za tym Twitchem chodzi permanentnie. Tego też nie rozumiem, bo ten... ...to nie jest tylko na AD carry dobry ten buff. Możemy tutaj, czy nie? Chyba nie możemy. A szkoda, że nie możemy. Nie, zawałeś ten Twitch, a moim zdaniem mogliśmy. Wiem, że Erki nie miał, no ale przecież chłopa na godzinę zatrzymuje w miejscu. Ja się tu fajnie bawi trochę, no, no nie wiem czemu tak oddajemy. No ja mam na zonie nawet. Bolą te miniony zmisowane niektóre moje. No tego smoka zejdę, ale oni teraz cofną do bazy i nasz Twitch jest w bazie, więc oni tu wygrywają i tak to wygląda teraz. Mam R-kę, więc zostanę, ale... Błagam, zabijmy ją, że zanim ona kubę kastuje jeszcze. Nie podoba mi się, że oni bili tego smoka zamiast tą lidę. Po co oni forsują 50-50? Przecież na 100 nie mogą użyć, może użyć tego smite'a. Instant powinniśmy w tą lidę wejść, ona w ogóle to sama wświeczyła się. A dobrze to zrobili, bo cofnęło dwóch do tego Heimera, Heimer cofnął i ich powinno być pięciu na smoku teoretycznie, no. A nie było. To jest taki, że na side'zie za bardzo nie mogę być. Ten armor trochę tu się marnuje, bo magicznych mają cholernie dużo, ale sama Zonia jest dla mnie silna. I do Mikaela. Nie wiem, ja mogę iść na te side, ale mi się wydaje, że bez TP-ka to troluję, jak idę na side. O, możliwe, że powinienem grać. Kurwa, powinienem grać TP-ka, mieć walone. On zrobił ten inhibitor tutaj. On to czemu Atrox nie siedzi na tej linii? Bo on sobie, wiecie, wróci z expem. Właśnie trochę męczę z tymi minionami. To ciekawe, ale widzę, że wziął... Wardzimierz wziął, to jest na dobre. Ale nie składa jakiś trollaj temu, to może ma taki playstar chłop po prostu. Nie mam E. Więc nie toczysz kulki, widzę. Nie jest ta gra, nie wygląda jakbyśmy tak super wygrywali, jak mi się wydawało. Ja mam taki team, że też wlecę, to dostaję na mordę stuna barda, albo... Nie oddawajcie mu losowych killi, no właśnie, niech się dusi ten Jony. Nie, nie podoba mi się, że mam R-kę na cooldownie, ale chyba wybombię tą Kajsa. Jak nie da rady R-ki wykastować, to ją wybombię. Idę? Chyba ją ma. Ty, basic jej przerwało, co to było? Ona wykastowała basic przecież w tym. A twarda jest, bo se maseczki składa jakieś. Te L'Oreal Merleczek jak się nazywają te maseczki. Nie wiem, co chciałem powiedzieć, tą nazwę chyba. Nie, 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 jak ten turret postawił. W sumie no nas go tankuje. Nie wiem, czemu do dołu zaczął kajtować ten Heimer. Widzieliście, jak granat we mnie chciał wpieprzyć, świnia? A ja tu widzę takie rzeczy. Ja bym chciał na około drugiej R-ki poczekać 15 sekund. Szczerze mówiąc, to nie czuję tych obrażeń, ku, ale no... Tak jak mówię, Lissandra zawsze nie była po prostu jakimś super damage dealerem, tylko chodziło o te CC-ki. I zamęt jaki robi. To nie jest otwarte z tej strony? No właśnie, no czemu się martwimy tym zejściem jednym? Nawracamy? Ja mam R-kę i zonie, ja mogę wchodzić.
Nie, no rzucę tą merkę, nie będę jej gridować, ten pierwszy target. A widzę, że to samo robimy cały czas i to działa, to jest najśmieszniejsze. A za nie? Ale podkręcił! No wywalili dużo. Jonasza tu nie ma. I Atrox z działkowego maści. Ja on cofnął, mu na pałę drugą mam. Ale znowu mam Merkel, no to mogę grać tutaj cały czas. Ale jest głupia ta gra, zresztą nie wychodzę mi się. Nie wiem, czy turret być, czy z Twitchem chodzić. Oj, nie ma, nie są. A, Jonę był na błocie. Mam gdzie o to walczyć, patrzcie. Miałem szybciej zdaniować. Nie chcę jeszcze downa oddawać. Ale chyba mogłem wytankować jeszcze, ale jakby umierał. Na pasywce bym umarł na 100%. Fajna jest farma, ale chyba Atrax po to idzie. Przerwij mu Jonasz, przerwij mu, dobrze. No nie, co tam robi ten? Nuner, zostaw to. Wciąż tego nie dobiję, 100 golda darmowe. Maszczą tego Atroxa. O, jest smok. Dobra, tego bye bye trzeba cofnąć. Dobiję, jestem dzielny czy nie dobiję? Tarka dobiję. O, złożył tego. Lubię tego Lunersa, że on pomyślał i to złożył. Ale po co? Moim zdaniem nie ma sensu. Czemu chcemy tradeować? Mi się to nie podoba, jeśli mam być szczery. Znaczy, jakby to był proplay i wiecie, jakieś teamki. Koreańce to okej, okay, ale solo jest zasrany. Zawsze tego solo lepiej wziąć, niż żeby się losowe gówno działo. Myślę, że te dwójkę oddaliśmy na bocie. No wiecie, on zastrzyk gotówki z barona jest fajny, takiego nie wykorzystamy, żeby te dwójki wziąć. Jak miał TPK, to perma na topie był. Moi muszą do mnie dwie osoby wysłać. Jak są tak sfidowane, szczególnie jak Rabadona zaraz złoży. Drugą pałę, czy z całą zonią, z całym z tym wrócić? Heimer to był, tak? Łapkę robi, uważaj. Skąd miał wizję na tym? Co to był, niebieski? Nie, nie wiem co to było, miał wizję na nim. A kulka chyba zdradziecka trochę jest, no, chyba tak losowo w powietrzu. A ja mogę wlecieć, tylko teraz, jak teraz będę wlatywał, to się wywalę na pewno. Widzicie, brakuje mi obrażeń, żeby go zabić. Większość magów tak sfidowanych jak ja tutaj, to powinno go rozpierdzielić tego Heimera. Bo on nie ma jeszcze Archangela, nawet nie gram, jest tym bardziej. Nie wiem, czy ja coś dobrego w tej grze zrobię? Nie, nie umarłem na Jona i to jest postawa, tak wam mówię. Ty patrzcie, jak ten Jona się dusi. Przez to, że nie jest do przodu. Tak samo na Katarinę, na Yasuo, wystarczy nie umierać na drzębiony i oni się tak duszą bez tego zastrzyku gotówki. Okej, ma dwa itemy, ale ja miałem gry, gdzie dwa itemy miał 10 minut temu, w 13 minucie i wtedy jest rozpierdziel. Te czempiony nie wybaczają, jak są trochę do przodu. O, na pewno warto. Jest 56 AP. Teraz mogę zrobić tego Voida po CDR-y, bo mi brakuje trochę tych CDR-ków. Void po CDR i co? Banshee jakieś, bo mają trochę mniejszych obrażeń i cały build gotowy. On nie ma wrażenia, żeby cię zabić, szczególnie na barierze. Shield by się przydał temu Twitchowi, ten na pewno go nie zabija nigdy. No zobaczcie, kto widział taką grę, żeby Yone od AD Carry uciekał. Bo są dwie wieże na topie. To ona jest tam sama, ta Lilia. Sarnina na obiad? Nie ma używać. Ogrywam. Nadziała się jeszcze. No co, no chyba ścisnąłem point and click spella i rozpierdzielem. A nie wiem, co ja mam cofnąć do Heimera? Dużo mi dają te resisty na nich w kupie.
Nie robi tego Tureta. O, nie, trzeba wziąć TPK i zagrać tak samo jak zagrałem, szczerze mówiąc, wiecie? To by błąd ten Ignite. Znaczy jakby mi się udało go bardziej spizgać na solo na linii, to okej, okay, ale nie udało mi się za bardzo. On powinien iść na tego mida, nie zdążę już nawet. Ja nie wiem, czy oni musieli w trójkę tam na tym topie zostawiać. Ten minio z Twitchem by solo wystarczyli. No daliśmy, no nie, czemu mogę, ja mogę mieć na mida, szczerze mówiąc. Po tym jednym wave'ie. Może jakąś popeczkę robić w sumie, no racja. A nie, mam barona już. Ale ja tyle czasu jestem w stanie kupić, że... A, nie ma go tu. Może gdzieś pułapkę robić, a jak wlecę w grana, to dyntka raczej. Ten numer jest tak twardy przecież. A powinien maskę zrobić tak czy siak. Jeden z najlepszych zakupów. Ajsa znowu. Oni się nie chcą bić, a to widzę, no, że się nie chcą. Na wardzie stoi. Widzę, że się nie chcą bić. Chyba się rozpierdzieliło trochę koledzy. Ale szmula. Ignite, Ignite nienawiści. Fuck, nie dobił Ignite. No nie było szans na pentę, bo Kajsa jest na bocie. Nie wiem, czy oni się tak tulili. Oni mnie widzieli na wardzie i się tu tulili cały czas tutaj. No ja jestem sfidowany jak świnia. Ale no jak masz takiego fajnego nunu, że zawsze do przodu jest pierwszy w lecie, to się fajnie gra. A to nie, na end to... Powinien cofnąć jeden do tej Kajsy. O, tej Kajsie pewnie się nie chce grać, jak ten Bardzimy się on tak zostawił. Ale byśmy my zaraz tej gry nie przegrali. Ale chyba nie, jak będziemy na hamach przejść, to nie skończymy. A ta Kajsa też powinna cofnąć, jak oni chcą coś zrobić tutaj jeszcze. Jeszcze spierdzieliło tego Heimera mojego. No nie, no fajna gra, bo wiecie, no nie umierałem na tego Jonasza. I byli Avengersi na midzie, ale ja też miałem pomoc potem i Twitch przychodził, więc fajnie się grało nawet. Ten Twitch dużo mi dał.